Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Rej i zapraszam was na taki vlog troszeczkę dla patronów, troszeczkę też dla innych widzów. Dlaczego dla patronów? Z tego powodu, że patroni oglądają ten film przynajmniej o 1-2 dni wcześniej niż normalni widzowie. Będzie on wrzucany specjalnie w posty na Patronite, gdzie każdy patron po prostu wchodząc sobie na mój profil Patronite'a będzie mógł sobie to zobaczyć w postach. O, jest filmik, mogę kliknąć, będzie specjalny odnośnik do YouTube'a, żeby zobaczyć ten filmik. Dlaczego też taki format nietypowy? To jest format tak 4x3. Słuchajcie, z tego powodu, że też chcę nagrywać troszeczkę vlogów i żeby odłączyć to od całej takiej troszeczkę działalności mojej YouTube'owej, tak, czyli nagrywania gier, to próbuję też właśnie to zrobić z innym formatem, żeby to było jednak wyróżnione dla każdego. Oczywiście, że będziemy mówić tutaj o grach, o komputerach i o innych rzeczach na vlogach, ale nie chcę po prostu, żeby te jakby dwie rzeczy były łączone. Rzeczą dla Patronite'ów, która właśnie powinna was najbardziej interesować, jest to, że będę pokazywał tutaj co miesiąc rzeczy, które będą się zmieniały, które się zmieniły, jakie są następne cele. Przede wszystkim takim pierwszym celem moim, który był, to było zajęcie się właśnie Discordem. Pyk. Pyk. O. Proszę bardzo. Tutaj go powiększmy na całość. Discord, który się zmienił. No nie mam screenów wcześniejszych, jak Discord mnie wyglądał, ale sami wiecie, że no to była lekka bida. Teraz jest regulamin, no informacje, no skargi, no co chcecie. No jest taki kącik na luzik, gdzie można normalne rozmowy prowadzić. Jest kącik Fallouta, jest specjalny kanał AFK, do którego ktoś, kto nie korzysta z mikrofonu dłużej niż pół godziny, jest automatycznie przerzucany. Jest market, do którego no, nie musicie tylko i wyłącznie Fallouta tam wrzucać rzeczy, ale także z innych gier, bo wiem, że gracie też w inne gry, więc to zachęcam. No i oczywiście także pokoje głosowe dla innych gier. Są też ranki zrobione i jest właśnie specjalna ta ranga patrona, o której mówiłem. Nie jestem pewien, czy kolor mi na razie pasuje, ale zobaczymy. Czym ona się różni oprócz tego, że no, jest to wyróżnione kolorystycznie? Różni się tym, że na przykład podczas zabierania głosu w grupie my jesteśmy jesteście w tym momencie na tym priorytecie głosu, czyli w tym momencie zagłuszacie całą resztę. Oczywiście moderatorzy, tak jak ja, mamy także tą funkcję włączoną, ale tak jakby hołdem dodatkowym za bycie patronem jest to, że jesteście w takim też elitarnym gronie, gdzie chodzi bardziej o to, żebym to ja was usłyszał, czy właśnie moderatorzy, żeście nie byli zagłuszani czasami przez innych. Kolejną rzeczą, która została przede mnie dodana, może jest to taka głupotka, ale są to tagi. Hashtag poradniki. Hashtag Fallout 76, nie? I ludzie korzystają z tych hashtagów. Nie wiem, czy w Polsce jest to za bardzo popularne, czy nie, ale generalnie mam nadzieję, że też to przyniesie skutek w osiągach. Kolejną właśnie rzeczą, którą chcę pokazać, to są właśnie statystyki. Statystyki, słuchajcie, weźmiemy sobie od 9. Okay. Tak, z tego powodu, dlaczego od 9? Dlatego, że od 9 ja zakupiłem nowy komputer i w tym momencie zacząłem bardziej znowu być na YouTubie niż mniej. No jak widzicie, no statystyki no, są świetne. 15 subskrypcji w miesiąc to jest 88% więcej niż w zeszłym miesiącu. To jest ogromna różnica. Ja wiem, że w tamtym miesiącu nie byłem aktywny. Sierpień, wrzesień. No ale teraz jestem i będziemy mogli to sobie porównać. Także te wyniki z następnym miesiącem. To jest ciekawe, że akurat tutaj LEGO Watch dalej przoduje w najpopularniejszych firmach, nie? I to tylko z tego okresu miesięcznego.
No, zasięgi to jest właśnie to, o czym chciałem wspomnieć, czyli wrzucanie odcinków na Discord. Ja wiem, 2,9% wydaje się to mało, ale to widać po prostu, że tam gdzie siedzą i z tego korzystają bardziej nawet niż, słuchajcie, na grupie facebookowej, czy na przykład powiadomień mailowych, czy powiadomień YouTube'owych. Ciekawe? Ciekawe. Zaangażowanie, no słuchajcie, no nie mi tutaj to oceniać, tak samo jak odbiorców, 881 osób, unikalnych odbiorców. No przychód oczywiście zerowy, gdyż nie spełniamy, ja nie spełniam jeszcze wymogów tego, żeby mieć konto płatne. Znaczy, żeby mieć monetyzację na koncie. Słuchajcie, to te wszystkie filmiki znajdziecie sobie tutaj w postach. Co miesiąc będzie nowy post. Chyba, że coś się będzie działo, wtedy będę też dawał odpowiednio wcześnie znać. Ja będę sobie pisał. Będzie specjalna playlista do tego. Słuchajcie, jeszcze tak na szybko. Jakie są cele właśnie na następny miesiąc? Zrobimy sobie to tak. Celem na następny miesiąc oczywiście jest zwiększenie popularności Discorda, ale no to jest normalne, tak samo jak zwiększenie popularności Patronite'a. To są takie dwa cele, które są normalne. Będę chciał natomiast w każdy weekend już teraz poświęcić sobie tą półtorej godziny na live'a. Najlepiej byłoby mi, ale nie da się to tak połączyć, albo sobotę, albo niedzielę, albo jedno i drugie. Najpierw byłoby jedno i drugie, ale niestety będzie trzeba było wybierać z opcji niestety. Albo. Wiem, że ostatnio mnie właśnie nie było, dlatego będę chciał to jakoś ponadrabiać, jeśli chodzi o live'y. No a jeśli chodzi o inne odcinki, no to wiadomo, dalej ciśniemy w Fallouta, zrobienie po prostu wszystkich możliwych poradników, ale nie tylko z tego powodu, że w tym miesiącu, czyli w październiku, wyprodukuję dwie serie, przynajmniej jedną z właśnie serii Gram, nie Gram, ale Zagram. Będzie to najprawdopodobniej Back to Fall bądź Holy Potatoes. Zobaczymy jeszcze, na co się zdecyduje. Możliwe, że zdecyduje się na obydwie te rzeczy, ale wtedy wiadomo, będę miał troszeczkę mniej czasu na prowadzenie innych serii. No i oczywiście rzeczą, która będzie na 100%, to nagranie ze składania komputera, jak do nas w końcu dojdzie. Na razie mogę wam powiedzieć na ten temat tyle, że musimy poczekać do 16 października, wtedy chyba MSI określiło, że będzie dostawa kart graficznych. Ale co z procesorami? Nadal nic nie wiem. Jest to dla mnie też troszeczkę, słuchajcie, niekomfortowa sytuacja i przedziwna, gdyż ja już dzwoniłem, prosiłem i w ogóle, gdyż wiem, że w innych sklepach te procesory są dostępne. Tak, ciężko są dostępne, ale są. W jednym są prawie magazyn, a w drugim są takie partie. Dobrze, słuchajcie, nieważne, bo widzimy się za miesiąc w tym specjalnym patronite'owym, można by tak powiedzieć, kąciku. Ale oczywiście film, tak jak powiedziałem, będzie udostępniany z opóźnieniem 1 do 2 dni, także całej reszcie. Trzymajcie się i zapraszam na resztę moich vlogów. No i wiecie sami, do zobaczenia w grze. Heja. I teraz polecam napisy, które też zrobiłem. Sorry, że mi zajęło to tak długo, ale zrobiłem. Więc trzymajcie się.